Czytanie z Księgi proroka Daniela. O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twych przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu od naszych królów do naszych przodków, do naszych przywódców i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach. Jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy i Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okaże łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Oto Słowo Boże. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. W roku 64 po Panu Jezusie w Rzymie wybuchł wielki pożar. Wielki nie tylko dlatego, że zajął większą część miasta, ale tak też został nazwany przez historyków. Wielki pożar Rzymu. Strawił faktycznie około 70% miasta. Kilka dzielnic z 14 spłynęło całkowicie. Pozostała część została nadpalona, tylko raptem chyba 3 czy 4 nie ucierpiały w ogóle od pożaru. I jak pamiętamy, zgodnie z tradycją, ówcześnie panujący cesarz Neron oskarżył o to podpalenie chrześcijan. Oczywiście zarzut był absurdalny, ale dla nas jest to bardzo interesujące, że Neron wskazał jako winnych właśnie chrześcijan. Dlaczego? To jest rok 64. Minęło raptem 30 lat, mniej więcej, od śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, które dokonały się gdzieś na końcu świata z punktu widzenia Rzymu. Rzym, cesarstwo, to jest potęga. W tamtym czasie najpotężniejsze państwo, tak patrząc po naszemu, Rzym, największe miasto, stolica, potęga. I w Rzymie w zasadzie nawet nie do końca wiedziano, gdzie ta Palestyna leży. Kiedy Rzymianie zdobywali kolejne tereny, posyłali swoich namiestników, żeby w imieniu cesarstwa tam zarządzali. I jednym z nich, jak pamiętamy, był dobrze nam znany Poncjusz Piłat. Tyle tylko, że bycie wysłanym do Palestyny to było jak zsyłka, to było jak wysłanie do Pcimia Dolnego. A gdzie to w ogóle jest? To nie było lepszego miejsca? Palestyna? No błagam, co ja zrobiłem? Więc jest fascynujące, że grupa rybaków, którzy nie mieli żadnego wykształcenia, którzy być może nigdy w życiu nie byli
w wielkim mieście poza Jerozolimą, że ci ludzie w ciągu 30 lat docierają do Rzymu i są na tyle znani jako wspólnota, że Neron może ich oskarżyć. Bo jasne jest, że kiedy Neron mówi o chrześcijanach, to znaczy, że oni są wszystkim znani, bo jeśli byłaby to grupa zupełnie, o której nikt nie słyszał, no to Neron wyszedłby na głupka, którym swoją drogą i tak był. Ale to trochę tak, jakby powiedzieć, że Rzym podpalili kosmici albo krasnoludki na przykład, prawda? W nocy przyszli i to takie zapałeczki tego, pach, pach i Rzym spłonął. No, co wymyśl coś lepszego, Neronie. No krasnoludki, to błagam cię. Więc jeśli on mówi chrześcijanie, to znaczy, że chrześcijanie po 30 latach od zmartwychwstania Jezusa są już tak rozpoznawalni, że można ich oskarżyć. To znaczy, że jest jakaś siła w Kościele, która sprawia, że rozrasta się błyskawicznie, że jest mocny. Co jest tą siłą? Ci galilejscy pracownicy czy robotnicy, jakbyśmy mogli powiedzieć, czyli ludzie, którzy na co dzień pracowali swoimi rękami i z których nawet czasami się wyśmiewano na południu w stolicy w Jerozolimie z ich akcentu północnego. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus został pojmany i Piotr stoi przy ognisku, jakaś kobieta mówi, ty masz akcent galilejski, tak śmiesznie mówisz, to ty chyba jesteś jednym z jego uczniów. Więc czy siłą Kościoła byli ci rybacy? No nie, bo wiemy dobrze, że z Piotrem na czele byli słabi. Piotr pierwszy, który zaparł się Jezusa, który nie miał odwagi powiedzieć, tak, ja jestem z Nim. Ja mam Jego siłę, Jego moc, więc się nie boję. Piotr był pierwszy, który powiedział, ja się boję i nie chcę mieć z Nim nic wspólnego, nie znam tego człowieka. Co swoją drogą było prawdą, bo jeszcze nie znał Jezusa do końca, jeszcze nie wiedział w gruncie rzeczy, że zmartwychwstanie za chwilę się dokona i odkryje Jezusa zupełnie na nowo. Więc siłą Kościoła jest Duch Święty, który rozpoczął ten niesamowity rozwój, ten rozrost, który dochodzi do Rzymu. I jest niesamowite, że ten sam Duch Święty daje swoją łaskę także nam. I my jesteśmy tym samym Kościołem. Czy dziś zdołalibyśmy zapalić Rzym ogniem naszych serc? Nie wiem. Wiem na pewno, że ten sam Duch Święty jest wylewany do naszych serc. Więc jako Kościół jesteśmy siłą, mamy moc, mamy ten autorytet, który pochodzi od Jezusa. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy teraz czuć się lepsi od kogokolwiek. No nie, to my jesteśmy Kościołem, to wy, to tam niewierzący, albo wy, tacy. Nie, nie, oczywiście nie. I choćby dzisiejsza liturgia słowa podpowiada nam, żebyśmy byli dość powolni, jeśli chodzi o myślenie takie bardzo dobre o sobie, bo kiedy Jezus mówi, bądźcie miłosierny, jak Ojciec wasz jest miłosierny, no to kto z nas jest tak miłosierny jak Ojciec? Gdyby nawet wyciąć to, co Jezus mówi po przecinku, gdyby zostawić samo, bądźcie miłosierni, to i z tym mamy troszkę kłopotów, prawda? Potem, kiedy mówi, robi się coraz gorzej, kiedy mówi, nie sądźcie. O, coś jeszcze, Panie Jezu, tu mówisz? Nie potępiajcie. No dobra. Odpuszczajcie. Coraz gorzej, prawda? Każde wezwanie to już lepiej, żeby Pan Jezus dalej nic nie mówił. Więc nie jest z nami aż tak dobrze, żebyśmy mogli sobie pomyśleć, że jesteśmy super, żeby można się było wynosić nad kogokolwiek. W jaki sposób w takim razie Pan Bóg buduje swój Kościół dzisiaj? W jaki sposób Duch Święty nas prowadzi? Jak możemy zobaczyć to, że Bóg działa w nas? Chciałbym zaproponować takie spojrzenie troszkę od kuchni, powiedzmy. Trochę jakby mniej oficjalne. Mianowicie stawiam taką tezę, że Pan Bóg buduje swój Kościół, buduje nas. Buduje nas jako wspólnotę, ale też relacje z nami osobiście poprzez burzę. Burza jest oczywiście pewnym symbolem, jest takim słowem kluczem, ale wydaje mi się, że
Czasami może być tak, że jesteśmy bardzo przywiązani do naszych planów, do naszego sposobu widzenia, czy właśnie oceniania, czy osądzania innych. I trudno nam jest pomyśleć, że może być inna droga, inny plan, albo że wola Pana Boga może być inna niż to, co ja robię. Pewnego dnia, kiedy Jezus z uczniami był na terenie świątyni w Jerozolimie i uczniowie zachwyceni mówili, no to jest w ogóle niesamowita budowla, przecudowna. I Jezus mówi na to, ale przyjdzie taki dzień i już się zbliża, że nie zostanie z tego, co widzicie, kamień na kamieniu, że to wszystko się rozsypie. Ale jak? Pan Bóg dopuścił, że świątynia, która była Jego domem, zostanie rozbita w proch, zostanie zburzona? Dlaczego? Może właśnie dlatego, że możemy się przywiązać do tego, co zewnętrzne. Możemy pokładać nadzieję w tym, co w gruncie rzeczy nie jest istotne, a zapominać o tym, co jest ważne. Dlatego od czasu do czasu Pan Bóg musi zburzyć te nasze fałszywe budowle, nasze puste świątynie, w sensie w naszych sercach, te świątynie, które być może stawiamy samym sobie, sadzając się na miejscu Pana Boga, chcąc o wszystkim decydować, chcąc wszystko kontrolować i mając to błogie poczucie, że zawsze mamy rację. Zatem Pan Bóg posyła burze, które rozbijają te nasze, nazwijmy, działania. I jest to dla nas bardzo bolesne. To są bardzo trudne momenty, bo w nich jest trudno rozróżnić, czy jest to łaska, czy jest to błogosławieństwo, czy jest to jakieś przekleństwo, czy dopadło nas jakieś zło. Dlatego dobrze jest pamiętać o tych Bożych burzach, o tych Bożych działaniach, które pomagają nam odkrywać, że nie ma w nas być może do końca tej wolności. Ja to odkrywam u siebie. Nie mam tej wolności, żeby powiedzieć zawsze, dobrze, mój sposób myślenia może nie jest jedyny. Panie, to powiedz mi, jaka jest Twoja wola. Pokaż mi to Twoimi oczami. Ja wolę jednak po swojemu. Wolę myśleć, że to ja mam rację, że to moje powinno być na wierzchu. I nazywam to brakiem wolności. To jest jakaś niewola bycia takim niewolnikiem swojego sposobu widzenia. Więc czasami Pan Bóg rzeczywiście musi rozbijać to, co stawiamy w naszych sercach. Widzimy to także w sytuacji, kiedy święty Piotr na pytanie Jezusa, za kogo wy mnie uważacie, mówi pięknie, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale kiedy ten Mesjasz, Syn Boga Żywego, za pół minuty mówi, dobrze Piotrze, to teraz chcę, żebyście wiedzieli, że ja będę cierpiał, będę odrzucony, będę bezbronny, bezradny, przebity do krzyża, jak jakiś złodziejaszek, jakiś złoczyńca, ktoś nikt. I Piotr na to mówi, słucham? Nie, ale to Mesjasz nie może tak postępować. Ale jak? To Mesjasz musi zwyciężać, musi huknąć pięścią i musi mieć rację. To Panie, nie może przyjść na Ciebie taka hańba, że to wstyd byłby, żebyś Ty jako Syn Boga miał być poniżony? No halo, to tak się nie da. I jest niesamowite, że ten sposób myślenia Piotra przychodzi sekundę po tym, kiedy słuchał głosu Ojca, bo tak mówi Jezus, Piotrze, jesteś błogosławiony, bo nie sam sobie wymyśliłeś, że ja jestem Mesjaszem, ale powiedział Ci to Ojciec. I za chwilę Piotr przestaje słuchać Ojca. Kiedy Jezus mówi o cierpieniu, o męce, Piotr już myśli tylko po ludzku, a nawet bardziej, bo Jezus mówi, idź precz szatanie. To jest szatański sposób niesłuchania tego, co mówi Ojciec, ale myślenia, że mam zawsze rację. Więc Jezus musi niejako rozbić to Piotrowe myślenie. I teraz, gdybyśmy zapytali, czy kiedy Piotr mówi, Jezu, nie przyjdzie to na Ciebie, czy Piotr miał złą wolę? Czy coś złego miał na myśli? No wręcz przeciwnie, prawda? Chce Jezusa ochronić. Mówi, Panie, ja jak trzeba będzie, to ja wyciągnę miecz i tych wszystkich drani pozabijam. Kto tylko podniesie na Ciebie rękę, no przynajmniej utnę mu ucho. I Jezus mówi, ale właśnie Piotrze, nie o to chodzi. To nie jest ta droga. Musimy rozbić w Twoim sercu jeszcze te myślenia i te sposoby widzenia rzeczy, które nie pochodzą od Ojca. Więc krótko mówiąc, mimo że Piotr ma dobre chęci,
to nie wystarczy. Dobra wola z naszej strony to trochę za mało, ale ja nie chciałem nic złego. No to super, ale czy chciałeś tego, co chciał ojciec? Czy pozwoliłeś ojcu mówić w sercu? No nie, zapomniałem. Wydawało mi się, że jak myślę, że to jest dobre, to to wystarczy. Nie wystarczy. Zatem przychodzą takie momenty, kiedy Pan Bóg musi zburzyć te nasze struktury, żeby zacząć budować swoje królestwo. Żeby zacząć budować prawdziwą świątynię, w której będzie miejsce dla Niego. W której nie będzie gościem, tylko co jakiś czas, kiedy mamy problemy, powiedzmy. Kiedy coś tam się dzieje źle, o Panie, pomóż. Tylko gdzie On naprawdę jest Panem, w piątek i świątek, w każdym momencie, gdzie On może decydować, gdzie On może mówić do nas, w tym sensie, że my rzeczywiście słuchamy. Zatem, kiedy Pan Bóg zsyła burzę, to ona nie jest karą, nie jest przekleństwem, nie jest zemstą czy gniewem Pana Boga, ale jest łaską odsłonięcia tego, co trzeba w nas zmienić. Pamiętacie może tę najbardziej charakterystyczną burzę w Ewangeliach, kiedy uczniowie są z Jezusem w łodzi na Jeziorze Galilejskim. Jezus śpi. Przychodzi faktycznie burza. Oni, no rybacy, przez lata pracowali na tym jeziorze, niejedną burzę widzieli, więc w zasadzie poradzą sobie bez problemu. Nie budzą Jezusa. Ale się okazuje, że to jest jakaś inna burza. Taka największa na świecie chyba. Bo ci rybacy czy żeglarze prawie nie potrafią sobie z nią poradzić i są przerażeni. To jest trochę dziwne, że oni są przestraszeni, a jednak budzą Jezusa i mówią: ratuj, bo giniemy. I co ta burza zrobiła? Co sprawiła? Na koniec tego fragmentu pojawia się, kiedy Jezus ucisza burzę, jezioro jest spokojne, pojawia się to pytanie na ich ustach. To kim On jest tak naprawdę? Myśmy myśleli, że już Go znamy. No przecież chodzimy z Nim, słuchamy Go. Ja myślałem, że Go znam. Ale burza odsłania coś nowego. Burza dociera do serca. Burza niejako rozdziera nasze serce, kiedy przychodzi strach, bezradność. I wtedy zaczynamy odkrywać coś nowego. O, On jest kimś mocniejszym niż myślałem. I potem odpowiedź na to pytanie uczniów, to kim On jest właściwie? Przychodzi jeszcze później, przy okazji następnej burzy. To nie jest może to określone jako burza, ale przynajmniej był wiatr, wysokie fale, kiedy w nocy są uczniowie na łodzi i Jezus idzie po wodzie. Oni nie widzą, że to On, myślą, że to zjawa, więc krzyczą ze strachu. Potem Piotr idzie do Jezusa po wodzie, zaczyna tonąć, Jezus go ratuje. I ten fragment kończy się wyznaniem, kiedy uczniowie mówią: On naprawdę jest Synem Boga. Więc znowu burza prowadzi ich do odkrycia prawdy, która na przyszłość będzie ich ratować. Być może gdyby nie ta burza, żyliby w słodkim przekonaniu, że już wszystko wiedzą, że Pan Jezus taki, że taki. Dopiero doświadczenie, które jest bolesne, które sprawia, że oni się czują naprawdę totalnie zagubieni, bezradni. Nawet wołają: Panie, giniemy i Ciebie to nie obchodzi. To kim Ty jesteś? Jakim jesteś Bogiem? I dopiero potem mówią: to On jest kimś więcej niż myśleliśmy, jest kimś innym niż myśleliśmy. Ale to wszystko sprawia doświadczenie, cierpienie. Więc być może przychodzi dzisiaj czas, żeby zadać sobie pytanie, kim jest Twój Bóg, w tym sensie, co Twój Jezus potrafi? I nie mówię tutaj o tym, żeby odpowiedzieć: no, mój Jezus to burzę każdą potrafi uciszyć. Nie, to nawet dzieci wiedzą na religii, prawda? Na jeziorze wielka burza, to dzieci wiedzą, że Pan Jezus ucisza burzę. Nie o to pytam. Czy Twój Jezus, w którego wierzysz, ma moc, żeby użyć burzy, jakiegoś doświadczenia, w którym dzisiaj jesteś, żeby otworzyć Twoje serce i pokazać Ci coś więcej? Nie, żeby zmienić sytuację na piękną i wspaniałą. Takie jezioro jak szkło, takie płaściutkie, spokojne. Nie, Jezus nie zawsze zmienia okoliczności, ale zawsze chce zmienić Twoje serce. Bo nawet jeśli zmieniłyby się wszystkie okoliczności dookoła, jakby było jak w bajce, według Twoich planów, to nie da nam to ani szczęścia, ani pokoju. Dopóki nie zmieni się Twoje serce,
to jak patrzysz na rzeczy, nie zaznasz głębokiego pokoju. I burza ma nam to przypomnieć, ma nam to powiedzieć. Więc spróbujmy sobie dzisiaj, może po przyjęciu Komunii Świętej, odpowiedzieć, kim jest mój Pan? Czy rzeczywiście wierzę, że Jezus może każde doświadczenie i każdą burzę wykorzystać? Albo inaczej, że nie ma takiego wydarzenia w moim życiu, nie ma takiej sytuacji, której Jezus nie mógłby wykorzystać. Czy dzisiaj w to wierzysz? Czy zgadzasz się na to, że Jezus wykorzystuje burzę, żeby zmieniać twoje serce, by otwierać twoje oczy? I wierzę, że w ten sposób Pan buduje swój Kościół. To znaczy czyni z nas ludzi naprawdę wierzących, którzy mimo doświadczeń i mimo swojego strachu, mimo swoich lęków, bo nigdy się ich przecież do końca całkowicie nie pozbędziemy, ale mimo tego potrafimy zwrócić się ku Niemu. I myślę sobie w tym kontekście, że człowiek wierzący to nie jest ten, który nie boi się burzy, ale to jest ten, który w momencie, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, jakaś trudność, najpierw patrzy na Jezusa, dopiero potem na to doświadczenie. Bo dzięki temu może spojrzeć oczami Jezusa, czyli tego, który panuje. Jeśli robimy odwrotnie, jeśli patrzymy najpierw na burzę, najprawdopodobniej stracimy Jezusa z oczu. I wtedy zacznie nami rządzić panika, przerażenie. Więc te Boże burze, którym może być każde wydarzenie, każde doświadczenie, jeśli Jezus naprawdę jest Panem, jeśli jest Bogiem, jeśli jest rzeczywiście posłanym przez Ojca. Więc każde doświadczenie trudne jest drogą do odkrywania czegoś więcej, do tego, byśmy byli budowani jako Kościół. Byśmy rzeczywiście stawali się miejscem, w którym płonie ogień Ducha Świętego. Niech Pan obdarzy was pokojem.